Cześć wszystkim, witajcie na kanale Maliwo. Jak pewnie zauważyliście, z tyłu widać tajemnicze skrzynki. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie odcinek z nową tajemniczą skrzynką. Pod ostatnim filmem zostawiliście ponad 10 tysięcy łapek w górę, dlatego nie mam innego wyjścia. Ciekawe, co tym razem znajdę. Ja już mam swoją faworytkę. Jeśli chcielibyście zobaczyć kolejną tajemniczą skrzynkę, to pamiętajcie, 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Im szybciej wbijecie, tym szybciej będzie nowy film. Wbijajcie też na mojego Instagrama i TikToka i oczywiście subskrybujcie kanał Maliwo. Mam jeszcze do was pytanie. Z jakiej bajki był Ken? Wiecie? Tajemnicza skrzynka dotarła na miejsce. Ciężko zgadnąć, co tam w środku będzie. Widzę jakieś lalki, chyba jakiś samochód. O, tutaj jakaś torebeczka. Na górze też lalki. Mam mega zabawę z tajemniczymi skrzynkami, ponieważ nigdy nie wiem, co tam jest. Zacznę od tego zawijaska. Uuu, jakie mięciusie. Te tajemnicze zawijaski są najlepsze. Coś takiego dużego. Wow, to jest mięciusia podusia YouTube'a. Chyba spoczy na honorowym miejscu na mojej ściance. Tylko gdzie? Coś z Loli. Jest to kula. Ej, ona chyba jest nieotwarta. To jest kapsuła LOL Surprise. Ona jest chyba z serii Under Wraps. Mam też taką kapsułę, tylko jeszcze jest nieotwarta. Nie wiem, jak się jej otwiera. To się w ogóle otworzyć nie chce. Halo. Nie mam instrukcji. Może coś tutaj znajdę. O, puść to. O, chodź tu. O, bidoni. Trochę mi to zajęło, ale pokombinowałam. Otwiera się. Ale lalka już jest otwarta. W środku znalazłam takie podejrzane coś. To jest maska? Jakieś ubranko? Ej, a faktycznie to baran. A teraz wam pokażę laleczkę. A kto to? Pa-pum! Sprawdziłam i jest to laleczka Trilla. Część moich laleczek mam tu, ale te laleczki, które mi się nie zmieściły, mam tu, w organizerze. Muszę się zabrać, żeby je wszystkie ułożyć. Wyciągnę ten notes, bo mnie bardzo ciekawi, co to może być. Zwykły czarny notes? A nie, bo ja go trzymam odwrotnie. Tom Marvolo Lidl. To jest notes z Harry'ego Pottera. Ej, ale on jest niezapisany. Jakież tajemnice kryje ten notes. Widzę, że mam tutaj sporo lalek. A co to? Ej, to jest skuter od Monster High'ek. Ale ma tu czachę. O kurczaki, a tutaj kręgosłup. Ej, na kołach też ma czachy. Miał dwa. Takiego skutera to jeszcze nie mam, ale jest kozacki. Dobrze się składa, bo tutaj widzę jakieś Monster High'ki. Co to za zielonowłosa pani? Jaka nieśmiała, jak się zakrywa. Zielonowłosa, zielono oka. A tutaj tak jakby miała skórę węża. Sprawdziłam i jest to Gina Firelong. W skrzynce miałam kolejną Monster High'kę i to jest dwugłowa syrenka. Wiecie, ona jest chyba tam wysoko na półce. Stąd nie widać. Boja, tam! Będę miała dwie syjamskie syrenki. To jest Reef Perry i Pearl. Pasuje idealnie. Ale syrenki sobie nie pojeżdżą. Jest też kocica. A co ci się tutaj przylepiło? Bardzo trapieżna. Mrau. Jest też taka laleczka z Ever After High. Ale co ci się stało w nogi? Super niespotykane lalki. Pierwsza lalka jest z filmu Alicja w Krainie Czarów. Twarz ma bardzo charakterystyczną. A strój iście bajkowy, no po prostu przecudny. A spójrzcie na te buty. Ta lalka kosztuje 250 zł. 250 zł. I jest też taka mroczna lalka. Ona jest z filmu Wiedźma. Tego filmu jeszcze nie oglądałam. Grała ją Angelina Jolie. Nawet podobna. A jakie ma dziwne mroczne rogi. I strój też wiedźmy. Tyle lalek. Przechodzimy dalej. A co ja tutaj mam? Wiatrak? Różowy? Przetestujemy. Działa? Działa. Chyba działa. Sprawdzimy na Barbie. Ej. Barbie, nawet lokci się nie poruszył. Wiatru we włosach to chyba ja nie poczuję. Nic nie wie. Czemu to nie wie? Co my tutaj jeszcze znajdziemy pod tymi lalkami? Torebunie. A w tej torebuni ukryte jakieś skarbunie. Akcesoria. O, czyżby Chelsea? To jakiś zestaw Chelsea. To jest bujaczka Chelsea. Taki plac zabaw. Ojej, rozlatuje mi się. Mam dwie Chelsea i chłopczyka, chłoptasia. Dwa różowe misiole. Kolejne kilka laleczek. A co to jest?
to jest chyba sombrero dla lalek. Chyba ręcznie wykonane. Ole! Trochę na nią za duże. Alalalalabamba. Mam kolejną Ever After Hajkę. Nie mam pojęcia, kto to jest. Chyba dlatego ma taką wkurzoną minę. Kolejna lalka z Ever After High, ale hej, ty chyba nie masz swojego stroju, bo te skrzydła jej trochę ochlapły i trochę za duży jest na ciebie ten strój. A to jest pani weterynarz. Ja się nie dziwię, masz łapy i kości na sukience. Wow, nie spodziewałam się takich budów pani weterynarz. A jeśli mówimy o Monster High'ach, to mam tutaj trzy kolejne. Elisabeth, zresztą, że może ma na imię Freaky, to jest chyba jakaś ryba, ale z ogonem? A to jest kotka Katy Noir. Mam też takiego kolesia. Tam! Cześć, jestem książę Zabaj. Tutaj trochę jest rozebrany po części. I nie masz jednego buta? Co ty chciałeś? To jest Aladdin. Wiedziałam, że go skądś kojarzę. No to, leciałem na moim czarodziejskim dywanie, no i trochę spadłem. Jesteśmy na połowie skrzynki. A ile mam już lalek? Zobaczyłam coś niepokojącego. Co tutaj się dzieje z tą lalką? Halo? Czemu tutaj jesteś uwięziona? A, pomocy! A ja tutaj chyba widzę więcej laleczek lol. Chodźcie tutaj do mnie. Miałam sporo laleczek lol. I żadna z nich nie jest rare. Tylko szkoda, że bez ubranek. Znalazłam jedną rzecz i się trochę wystraszyłam. Czemu ja mam samą głowę laleczki lol? Poszperałam trochę i mam tułów. Na całe szczęście jest cała. Mam tutaj jakiś zawijasek, futrzaczek. Znalazłam takiego sweet futrzaczka. Trzaczka. No tesik, nie mam kluczyka. Nawet na sukieneczkę, ujujujuj. A to? Ojojoj, jakieś mebelki. Spora kolekcja mebelków. A to są meble od Sylvanian Families. Jest kuchenka, stół z krzesłami. Jakieś wyposażenie chyba całej kuchni. Uwielbiam te tajemnicze skrzynki, ale tyle, ile jest z nimi później sprzątania. Muszę gdzieś na to wszystko znaleźć miejsce w moim studiu. Interesuje mnie teraz ta torebeczka, duża emotikonki. Po emotikonkach to się nic nie dowiem. Ale zajrzymy do środka. Taka tajemnicza torba w tajemniczej skrzynce. O! Golf? Chwila, moment. To jest taka gra, jak komuś się nudzi w pracy lub w szkole. Mam kij. Ej, to będzie ciężkie. To w ogóle nie chcę do góry lecieć. O, prawie! Pomogę sobie trochę. Oj, dobra, masz. Czarny zawiasek. Oh, Harry Potter Private Drive. O nie! To jest jakiś list i to jeszcze z Hogwartu. To jest list akceptacyjny do Hogwartu. Dostałam się. Co tutaj można znaleźć w tej tajemniczej skrzynce? O, czarnego zawiaskowego. O, okulary, maski. O. I takie przebrania, okulary. To jest po prostu hit. No, cześć. Ale mam siwe włosy. Jestem całkowicie inną, rudą osobą. Ten wygląda na wystraszonego. Co mi się stało? Co ja mam taką czuprynę bujną? Łysina. Tak wygląda Iwona z łysiną. Coraz lepsze rzeczy się trafiają. Tutaj też mam jakieś zawijaska. To są chyba jakieś mebelki dla lalki. Coś mi tutaj nie pasuje. To jest od braców. To jest jakiś stolik, biurko. Tutaj jest myjka do włosów z pompką. Czy to jest fotel dentystyczny? Fotel kosmetyczny? Bo mi to wygląda jak dentystyczny. Zajrzyjmy dalej do tajemniczej torebeczki. Coś tutaj jest takiego. Ło. I zobaczymy, co to jest. No kurde. Wow, wow. Taki komplecik mebelków. Lodówka, fajna, ale nie ma drzwiczek. Chyba ktoś był bardzo głodny. Kibelek. Pusty. Czemu to jest dziura? Jak z niego korzystać? Ta półeczka jest kozacka. I różowa, super. Lustro z umywalką, no. Ale tutaj jeszcze się coś kryje. W tej tajemniczej torebeczce znajduje się wisiorek. Miłośnicy Harry'ego Pottera na pewno będą wiedzieć. Czy wam to coś przypomina? To jest ten wisiorek. Sprawił, że Harry i Hermiona chyba wrócili w czasie. Ale kozak! Ale tutaj jest tych gadżetów. Sprawdźmy sobie jeszcze kilka laleczek. Miałam takie superowe lalki Barbie. Te są chyba z serii Fashionistas. Ta jakiego ma szalonego fryza. Ta ma fajny strój w lody i różowe włosy. A ta jest chyba z wcześniejszych lat. Mam też nastolatkę w ogrodniczkach. Fryz to te lalki mają po prostu kozacy. Jakie te włosy stoją?
następna lalka Monster High'a. Znalazłam też Monster High'kę. Jest to Great Scarier. Jest to chyba jakaś ośmiornica. Co jej się dzieje na dole? I tutaj ma algi. Wygląda bosko. Tak, narobiliśmy sobie bałaganu, to robimy go dalej. O, widzę jakiś samochód. Różowe, klasyczne autko dla Barbie. Mam takich sporo. Co mnie niepokoi? To sofa w autku. Chyba Barbie się przeprowadzała i nie miała bagażnika. No bo te samochody nie mają bagażnika. Ale coś tutaj jeszcze lata. Wow, maska dla lalki? Pasuje, ale ekstra z gwiazdkami. Tylko, że się nie trzyma. Ale kozak. A może to jest od Monster High'ek? To jest chyba od Monster High. Nawet się tak trzyma lepiej. Nawet zwykły samochód może kryć tajemnicę. Zobaczmy, co jest w tej torebusi. Jest Lego. To są normalnie klocki Lego. Miś, co ty tutaj robisz? O, mam też minifigurki. Ale to nie jest żadna z dziewczyn. Kim wy jesteście? Chodźcie do mnie. Ej, dość ciężka ta torebeczka. Wow. Miks akcesoriów dla Barbie. Jest kasa drewniana. Bobasy. Tutaj mam coś takiego małego. Ojej, to jest leżaczek dla Barbie. Możesz się teraz wygrzewać na słońcu, kobieto. Zostało nam bardzo mało rzeczy, ale wydaje mi się, że to będzie hit. Barbie, oryginalna w pudełku, ale takiej jeszcze nie widziałam. To jest logo Barbie. Ring in the New Year. To jest jakaś kolekcjonerska laleczka. Otwieramy, jesteście na to gotowi, bo ja nie wiem, czy jestem. Oho, oho, oho. Wow! Ale jest słodka, ale jest piękna. Przecudna, ubrana w taką piękną suknię świąteczną. Ma i futerko, i pelerynkę, i jest oryginalna w pudełku, nawet nie otwarta. Ona powinna grać, ale już jej baterie wysiadły. O! Jest to lalka Barbie z serii Pierścień w Nowym Roku. Ona chyba ustanie na scence i jej nie rozpakuje nigdy. Nie rozpakowuję jej. Ona jest chyba 2001 roku, ale jest piękna. Mamy dwie ostatnie rzeczy. O! Kolekcjonerski album LOL Surprise. Album z chyba z naklejkami lub jakimiś kartami. Wow! Tutaj są w ogóle karty. Sporo tutaj ich jest. Trochę ich tutaj mam. A mam jakieś rare czy nie mam? Ta karta jest rare. I ta karta jest rare. I ta karta jest rare. O, bosku, nie znamy. I wyciągamy ostatnią rzecz z tajemniczej skrzynki. Tylko co to może być? Otworzyłam i zobaczyłam, że to są saszetki, niespodzianki. Jest tutaj też jakieś pudełko. Little Shop My Collection. Dobra. O, półeczka. Produkty. I co my będziemy tu mieli w tych saszetkach? Sporo jest tutaj tych saszetek. I sprawdzimy sobie, co jest w nich. Faktycznie, to są produkty. Ale to są normalnie takie miniaturki produktów. W środku jest jakaś gąbeczka. Ale to jest kozackie ciasteczka. Nie powstrzymam się i muszę czerwoną otworzyć. A w środku... O, mięsko, jakieś kotlety, ale ładnie wyglądają. I jeszcze zieloną. Może tu będą warzywa? Nie. O! O! Dobrze mówiła. A tutaj jest groszek i w środku też jest taka gąbeczka. Tutaj jest taka półeczka. Wrzucić. Mam tutaj, mam tutaj, o i mam tutaj. Jeśli chcielibyście, żebym to otworzyła, to szybciutko napiszcie komentarz i zostawiam łapkę w górę. To zrobię z tym oddzielny odcinek. Zobaczcie w ogóle, co się dzieje na moim stole. Jedna skrzynka, a tyle niespodzianek. No po prostu jestem w szoku. Ta tajemnicza skrzynka była tak rewelacyjna, było w niej tyle lalek. Mam nadzieję jednak, że podobał wam się ten odcinek i chcielibyście więcej tajemniczek skrzynek. Jeśli tak, to zostawiamy 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Im szybciej wbijecie 10 tysięcy łapek, tym szybciej będzie film. Obiecuję. Wchodźcie też na mojego Instagrama i TikToka i oczywiście subskrybujcie kanał Maribo. Na Instagramie i TikToku będę umieszczała więcej takich tajemniczych, niespotykanych produktów. Jeśli chcecie to zobaczyć, to wbijajcie. Cały czas czeka na nas kolejna tajemnicza skrzynka, a mam ich naprawdę bardzo dużo i jest tego dużo, dużo więcej, jak tutaj widzicie. Mam nadzieję, że się zobaczymy bardzo szybko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, 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 pa.